dokumentalna odsłona kina. Jest to projekt, można by powiedzieć, pilotażowy, ponieważ odbywa się po raz pierwszy przy festiwalu filmowym Opolskie Lamy. I on ma za zadanie promować festiwal w całej Polsce, a jednocześnie zapowiadać 11. edycję festiwalu, która odbędzie się w dniach 3-12 października. Festiwal ma taką misję, odkrywanie kina, takiego kina, które zostaje z widzem na dłużej po wyjściu z seansu, to panorama kina światowego. I tutaj będzie kino litewskie, łotewskie, estońskie, ukraińskie, białoruskie, gruzińskie, armeńskie, rosyjskie i tak Słowacja. I to jest potężne wydarzenie, na które będziemy na pewno zapraszać ludzi z całej Polski, z wszystkich akademii, z wszystkich szkół filmowych zajmujących się animacją, ponieważ to będzie jedyny moment, kiedy będzie można te filmy w Polsce zobaczyć. One potem od razu odfruwają do swoich właścicieli. Laureatem honorowej Lamy w tym roku będzie, proszę Państwa, pierwsza kobieta w ogóle w historii tej nagrody, pani Dorota Kędzierzawska. Stąd też na festiwalu przegląd jej filmów, retrospektywa Doroty Kędzierzawskiej. Zobaczymy Wrony, Jestem, Jutro będzie lepiej, Inny świat. Brakuje edukacji filmowi dotyczącej tego, jak w jaki sposób robić filmy. Ten poziom jest oczywiście duży, bo wybraliśmy filmy, ale chcielibyśmy, żebyśmy mieli trudniejszy wybór. Wydawałoby się, że mając możliwość kręcenia teraz aparatami cyfrowymi, mając możliwość korzystania z różnych, że tak powiem, źródeł, mając telefony, które w tej chwili kręcą też, robią full HD zdjęcia, także, że to jest proste. Natomiast okazuje się, że młodzi ludzie no, gdzieś tam jeszcze dzisiaj próbują siebie odnaleźć, być może gdzieś tam jeszcze próbują coś robić po kątach, ale za dużo filmów z opolszczyzny nie ma. Ta tendencja wydawała nam się, że będzie wzrastać i my cały czas mamy świadomość i cały czas walczymy i z miastem, z urzędem, marszałkowskiej, z wszystkimi innymi instytucjami, żeby stawiać na tę edukację filmową, ponieważ nikt tego nie zrobi za nas. Wiemy, że my jako Stowarzyszenie Polskie Lamy musimy podjąć tą misję edukacji filmowej. Taka część tego w ramach warsztatów dokumentalnych, które organizowane przez Tomka Wolskiego i Piotra Stasika, którzy obiecali nam, że będą i te warsztaty przeprowadzą, tak zwany masterclass z dokumentu, będą i też ci dokumentaliści z Opola, którzy zgłosili filmy do nas, dostaną takie zaproszenie od nas na te warsztaty po to, żeby dbać o to, żeby mogli się ci młodzi ludzie rozwijać. Z Opola myślę, że w tym roku moglibyśmy tak na jednej ręce policzyć z Opola i Opolszczyzny, nie? Filmy. No to na paręset filmów no to nie jest imponujący wynik. Aczkolwiek Dwa filmy się dostały z Opolszczyzny i to jest też to z kolei jest niesamowite, jeżeli chodzi o procentowe ujęcie. Jeżeli chodzi o filmy z Opola i Opolszczyzny, to 69 sekund Michał Kosel i Piotr. Jutro będę duży, Mariusz Kula.